Do niedawna było o niej głośno głównie za sprawą serii zwycięstw w zawodach pływackich. Teraz Wiktoria Zióber triumfuje w kolejnej dziedzinie sportu – kickboxingu. Tę dyscyplinę zaczęła uprawiać zaledwie 7 miesięcy temu, aby, jak mówi, odreagować stres i przełamać rutynę codziennego dnia. Sala walki wręcz gdzieś pomaga właśnie wyładować te emocje lub ogólnie inne środowisko, inna mentalność ludzi i to jest właśnie fajne w tym, że spotykam się z różnymi ludźmi na co dzień. Właśnie to jest to środowisko, które mi odpowiada tak samo jak pływanie, jednak potrzebuję czasami się oderwać od tej rutyny codziennej szkoły lub pływania. Wystarczyło nieco ponad pół roku treningów, by Wiktoria zdobyła tytuł mistrzyni Polski. Jak mówi dziewczynka, swe zwycięstwo zawdzięcza ciężkiej pracy oraz znakomitemu trenerowi. Przede wszystkim sukces zawdzięczam mojemu trenerowi Henrykowi Piwowarowi, który przygotował mnie do zawodów, a trenuję w CS Spartachszanów. Naprawdę super trener i dziękuję jeszcze raz trenerowi, przede wszystkim. Mistrzostwa Polski kickboxingu w formule Kick Light zorganizował w ostatni weekend kwietnia w podwarszawskim Myszadle Polski Związek Kickboxingu. Do zawodów zostało zgłoszonych ponad 500 najlepszych zawodników z całej Polski. Wiktoria, reprezentująca Chrzanowski Fight Club CSS Sparta, wystartowała w jednej z najmocniej obsadzonych kategorii, to jest kadet starszy do 60 kg. W grupie tej znalazło się 12 zawodniczek. Walki były zacięte, a ta finałowa okazała się dla Wiktorii najcięższą, jaką dotąd stoczyła. Było dość ciężko z tego względu, że się spotkałyśmy, obydwie miałyśmy tyle samo walk wygranych. Dwie najlepsze zawodniczki zawodów, naprawdę było ciężko, ale naprawdę walka była bardzo fajna i bardzo przyjemnie mi się walczyło. No i teraz chyba dzięki temu też satysfakcja jest znacznie większa. Tak, bardzo duża satysfakcja, no i oczywiście radość, która jest dalej gdzieś tam, która mnie przepełnia, ale i trenera, i rodziców. Teraz Wiktoria ma szansę dostać się do kadry narodowej w kickboxingu. Jeśli to się uda, szanowianka jesienią wzięłaby udział w Mistrzostwach Świata Kickboxingu we Włoszech. Gdyby się udało pojechać jako kadra Polski, no to myślę, że bym była chyba jedna z szczęśliwszych ludzi na świecie.